Też się wkurwię, jak dzwoni do mnie, że to jakaś laska z jakiegoś call centra, że od mojego banku, nie? Dzień dobry, mówi Ilona, dzwoni z pana banku. Ja mówię, dzień dobry, co tam u ciebie słychać, Ilona? Ona mówi, czy chciał pan z każdego bankomatu za darmo wypłacać pieniądze? Ja mówię, no zajebiście, poproszę, nie? To kosztuje 5 zł miesięcznie. A to już chujowo, Ilona. Dziękuję bardzo za to, nie? No ale jak nie będzie twojego bankomatu? Wszędzie są moje bankomaty, kurwa. Spokój się, nie? Może jakiś kredyt? Kurwa, teraz w ogóle jadę samochodem rajdowym, nie miałem czasu rozmawiać, nie? Ona pierdoli, pierdoli, ja jestem wkurwiony, bo nie mogę się rozłączyć kulturalnie, nie? I stwierdziłem, że ja ją będę wkurwiał. Teraz do mnie dzwoni jakaś laska z banku. Cieszę się, pani do mnie dzwoni. Jaki ma pani odkurzacz? No jest taka sytuacja. Mleko się rozlało, odkurzacz to wciągnie? No mleko się rozlało, płatki się rozsypały, wszystko pani kurwa podeptała. Pies biegł, kurwa zesrał się, nie dziecko się w tym obtoczyło, po całym mieszkaniu rozniosło. Odkurzacz to wciągnie? Ona myśli. No nie. To ma pani szczęście, że pani do mnie zadzwoniła. Jestem z firmy Zrób to, do it, najlepsze odkurzacze na świecie, nie? I jej pierdolę o tym odkurzacz. Ona już mówi, dobra, nie chcę żadnego kredytu. Czekaj, 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 czekaj. A są worki wielokrotnego użytku, kurwa, Ilona, na całe życie odkurzasz, 2000 zł. I ona jest wkurwiona, a nie ja w końcu, no.